Jak mówi pewna piosenka, nic nie może przecież wiecznie trwać. To nasze ostatnie spotkanie w adwentowym wieńcu rekolekcyjnym. Dzisiaj jest już bardzo blisko świąt i chcemy po raz kolejny postawić pytanie, dlaczego Jezus przychodzi na ziemię? Jezus przychodzi na ziemię, aby zamieszkać w naszych sercach i w naszych rodzinach. Kiedy słyszymy słowo Kościół, zazwyczaj myślimy o konkretnym budynku, że tam przychodzimy do kościoła i tam jest msza święta, modlimy się, ale Kościół to przede wszystkim ludzie, którzy do tego kościoła chodzą, to wspólnota ludzi wierzących. W pierwszym kościele ludzie nie budowali specjalnych budynków, gdzie przychodzili na modlitwę, ale gromadzili się w swoich domach. Tam właśnie była sprawowana Eucharystia. Pamiętajcie, moi drodzy, Pan Jezus przychodzi na świat, rodzi się jako dziecko, ale nie chce być zamknięty w kościele. Pan Jezus chce razem z nami ten kościół, budynek, w którym się modlimy, jesteśmy, przekraczać. Razem z nami ten próg kościoła przekraczać i iść do naszych domów, w naszych sercach. Chce być w naszym codziennym życiu, chce być w naszej rodzinie, chce być z nami w czasie nauki, chce być z nami wtedy, kiedy odpoczywamy. Nieść Jezusa wszędzie, to było motto życiowe naszego dzisiejszego bohatera. Być może zastanawiacie się, gdzie Was dzisiaj zabraliśmy, gdzie jesteśmy na tym naszym już ostatnim spotkaniu rekolekcyjnym. To miejsce to Krościenko nad Dunajcem i Centrum Ruchu Światło-Życie. To stąd idea księdza Franciszka Blachnickiego poszła na cały świat. O tym, kim był ksiądz Blachnicki i czym jest Ruch Światło-Życie, powiemy Wam już w środku. Franciszek Blachnicki w czasie swojej kapłańskiej posługi pracował z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zastanawiał się, jak połączyć formacje dzieci, młodzieży i dorosłych. Stworzył więc specjalny program formacyjny na wszystkich momentach życia człowieka, od tych najmłodszych do tych najstarszych. A swoją wspólnotę nazwał Ruchem Światło-Życie. Jest z nami dzisiaj wyjątkowy gość, pani Dorota Seweryn, autorka książki Nasze Korzenie, która od 16 roku życia współpracowała ze sługą Bożym Franciszkiem Blachnickim, założycielem Ruchu Światło-Życie. I właśnie o Ruchu Światło-Życie chcemy dzisiaj mówić i o samym księdzu Blachnickim. Kim był sługa Boży Franciszek Blachnicki? Od pierwszego spotkania od razu wiedziałam, że ten człowiek jest jakiś inny. Zupełnie budzi zaufanie od razu, że można po prostu z nim rozmawiać zupełnie spokojnie, można mu zadawać pytania. To nigdy się nie śmiał, czy nie wyśmiał drugiego, czy nie pokazał tego, że no też masz pytanie, tylko starał się poważnie odpowiedzieć na dane pytanie. Nie miał nic nadzwyczajnego w sobie. Mój tato był kościelnym, więc od pierwszego momentu, kiedy tylko ojciec Franciszek przyszedł do nas, jak przyszedł tata do domu z kościoła, to mówi, mamy nowego, mówi księdza, mówi, ale jakiś taki inny. Dosłownie i ja to zapamiętałam, że czemu tak tata mówi, przecież tylu kapłanów już przechodziło przez jego ręce, no a on o nim mówi, jakiś taki inny. No i potem wiele ludzi tak to powtarzało te słowa, że ten ksiądz jakiś taki inny. Myślę, że ta inność to była ta jego absolutna zwyczajność, która polegała na tym, że on każdego człowieka traktował jako równego sobie. I on często właśnie mówił, że jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi. Wobec Boga jesteśmy wszyscy Jego dziećmi, więc wobec Boga jesteśmy wszyscy równi. I tak traktował dzieci, młodzież, dorosłych, tak traktował ludzi no, na wielkich stanowiskach i tych robotników usmarowanych, prawda, po łokcie. Po prostu wszyscy widzieli, że w nim jest jakaś prawda, że to, co mówi,
jak mówi, to jest w nim prawdą. On tak myśli, on tak czuje, on tak żyje. Dzieci wtedy normalnie wychowywał do tego, żeby potrafiły. No, pierwsze to im mówił o Panu Bogu jako ojcu. To jest to. To była zawsze zasada, prawda? Że Bóg jest naszym ojcem. On ciebie zna, on ciebie kocha i zawsze ciebie kocha. I zawsze możesz do niego przyjść. Ze wszystkim możesz do niego przyjść. A ty masz, ponieważ on ciebie bardzo kocha, dlatego masz odpowiedzieć na tą jego miłość. Dlatego też go masz kochać. I dla niego masz wszystko robić właśnie jak najpiękniej, jak najlepiej, żeby się cieszył tobą, żeby był zadowolony z ciebie. Mam na imię Ania, jestem członkinią Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. Znajdujemy się w najważniejszym miejscu Kopiej Górki, czyli w kaplicy, Chrystusa Sługi. To miejsce powstało w 1976 roku. Tutaj mamy w tabernakulum Pana Jezusa. Tabernakulum po łacinie to znaczy namiot. Jezus, Słowo Boże, zstąpił na ziemię, żeby zamieszkać pośród swego ludu. Słowo stało się ciałem, zamieszkało wśród nas, a dokładnie rozbiło swój namiot pośród nas. Ksiądz Franciszek Blachnicki chciał właśnie, żeby ludzie zrozumieli, że Jezus przyszedł na świat właśnie po to, żeby się z nimi bezpośrednio spotykać. Ciągle chce się z nami właśnie spotykać, chce być w przyjaźni z nami i do takiej przyjaźni nas zaprasza. I tak samo my możemy właśnie rozmawiać z Jezusem, twarzą w twarz, tak jak się rozmawia z przyjacielem. Możemy to robić w kościele, ale możemy też w ten sposób rozmawiać z Panem Jezusem w swoim domu, w swoim pokoju. Kościół przede wszystkim był dla niego wspólnotą. Najmłodszych też do tego wychowywał, żeby czuli się odpowiedzialni za Kościół, żeby czuli się częścią Kościoła. Kościół to nie tylko budynek, tak samo Kościół to nie tylko kapłani, nie tylko nawet ministranci, ale też wszyscy inni, którzy przychodzą, którzy się spotykają. I chciał ksiądz Franciszek, żebyśmy wszyscy się czuli właśnie częścią tej wspólnoty, żebyśmy też podejmowali za nią odpowiedzialność przez przychodzenie, przez śpiew, przez modlitwę, ale też przez działanie dla tego Kościoła. To właśnie rodzina w wizji księdza Blachnickiego też miała być takim małym kościołem, kościołem domowym. Tam przez wspólną modlitwę cała rodzina staje się kościołem. Jak żyć Jezusem w rodzinie? Jak tego Jezusa do swojego domu zaprosić? To bardzo trudne pytanie, ale chcemy zaprosić Was do pewnej rodzinki, która postara się na to pytanie nam odpowiedzieć. Słuchajcie, czy Pan Bóg jest tutaj? Tak. Dlaczego? Bo nas kocha. A kim dla nas jest? Tatusia. I jak każdy tatuś chce być bardzo blisko nas, ale to od nas zależy, czy zaprosimy Go do naszego życia. Święty Augustyn mówił, kiedy Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest we właściwym porządku. Bo kiedy żona zbliża się do Boga i mąż zbliża się do Boga, to oni równocześnie zbliżają się też do siebie nawzajem. Od kiedy my zaprosiliśmy Pana Boga do naszego życia, każdy dzień jest piękniejszy. I od tego czasu staramy zapraszać się Go codziennie do naszego życia, do naszej rodziny, do naszego domu, do naszych obowiązków, do naszej pracy, do naszych radości, ale też do naszych trudności. I właśnie kiedy te trudności przychodzą, mamy pokój w sercu, radość i nadzieję, bo przecież Pan Bóg jest z nami. Tak, Pan Bóg jest z nami. Jesteśmy bezpieczni, jesteśmy w Jego dłoniach. Nic nam nie grozi. I dlatego Adwent jest też takim wyjątkowym czasem, ponieważ właśnie to teraz Maryja z Józefem szukają miejsca, gdzie mógłby narodzić się Jezus Chrystus. Zachęcamy Was, abyście zaprosili Go do swoich rodzin, do swojego domu. Bardzo ważne jest, żeby żyć Jezusem w rodzinie, ale też jako młodzi ludzie możemy spotykać się w różnych wspólnotach, w różnych grupach, żeby tam odkrywać razem ze swoimi rówieśnikami, kim jest dla mnie Jezus, odkrywać, jak dobrze za Nim iść. Jednym z takich ruchów, grup w Kościele jest ruch Światło Życie, ruch Oazy Młodzieżowej. Z
Ja nazywam się Patrycja i w Ruchu Światło Życie jestem już 4 lata. Za bardzo zmieniło moje życie. Przede wszystkim bardziej pogłębiłam swoją relację z Jezusem. Jest ona dla mnie ważna, chociaż czasami nie jest taka piękna. Uwierzyłam bardziej w siebie, w swoje możliwości, to, że z Jezusem naprawdę można wszystko, jeśli się tego chce. Bo On nas bardzo kocha i chce, byśmy byli szczęśliwi. Ważną lekcją było również dla mnie to, że warto dawać coś z siebie dla innych, dzielić się swoimi pasjami i talentami. Dlatego ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam Cię na spotkania oazowe w Twojej parafii. Myślę, że jest to najlepsze miejsce. Możesz tam spotkać naprawdę przesympatycznych ludzi, a oaza to nie tylko modlitwa, a także zabawa. Sługa Boży Franciszek Blachnicki chce nam dzisiaj pokazać, jak wielką wartością jest wspólnota, czyli ludzie zebrani wokół Chrystusa. Dlatego chcemy zaprosić Was do innych grup. Pamiętajcie, moi drodzy, księża na Was czekają, na pewno już za Wami się stęsknili. Czekają na Was w konkretnych grupach działających przy parafii, abyśmy wspólnie mogli razem z Jezusem być, razem Go poznawać, razem tą naszą wiarę przeżywać. Wśród tych wspólnot są grupy dla dorosłych, dla młodzieży, ale też dla dzieci, tych młodszych i tych starszych. Moi drodzy, zachęcamy Was do zostania ministrantem, lektorem, do służby liturgicznej ołtarza, żeby spotkać się bliżej z Bogiem. Każdy może zostać ministrantem. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak wygląda Kościół od środka. Odłóż telefon, na komputerze granie. Zaglądnij do nas na sobotnie spotkanie. Tutaj poznasz wielu dobrych ludzi. Na dzieciach Maryi nikt nigdy się nie nudzi. Te nasze spotkania to bardzo fajna sprawa. Są tu modlitwy, ale jest też zabawa. Bo każdy może zrobić coś dobrego, więc serdecznie zapraszamy koleżanko, kolego. My serdecznie zapraszamy koleżanko, kolego. Więc serdecznie zapraszamy koleżanko, kolego. Chcemy Wam dzisiaj bardzo serdecznie podziękować, bo to już koniec naszych rekolekcji. Odwiedziliśmy 3 diecezje. Bielsko-Żywiecka oczywiście, krakowska i tarnowska. Przejechaliśmy samochodem ponad 600 km. Zobaczyliśmy wiele miejsc, dlatego żeby pokazać Wam, jak wielu ludzi idzie za Jezusem i jak wspaniale być Jego przyjacielem. Była to przygoda dla nas, wielka radość, wyzwanie i mamy nadzieję, że też dla Was był to czas udany, że przede wszystkim dzięki tym rekolekcjom przybliżyliśmy się chociaż trochę do Chrystusa. Pamiętajcie, że żadne chociażby najlepsze rekolekcje internetowe, chociażby najlepsza technologia, jaką mamy, nigdy nie zastąpi nam żywej obecności we wspólnocie, w Kościele, wśród swoich, wśród wyznawców Chrystusa, o czym dzisiaj chcieliśmy Wam powiedzieć. I prosimy Was serdecznie, wtedy, kiedy skończy się już pandemia, prosimy, wróćcie wraz ze swoimi rodzicami do Waszych kościołów, wróćcie do Waszych grup, które tworzyliście wraz z księżmi pracującymi na parafii. Czekamy na Was, bo też chcemy razem z Wami jeszcze raz wrócić do tych miejsc, które zobaczyliśmy przez kamerkę. Na czas zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam przede wszystkim tej radości. Myślę, że przez te ostatnie tygodnie mogliśmy naprawdę odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego Jezus przychodzi na świat i co pięknego chce nam przez to dać i pokazać. Co bardzo ważne, Pan Jezus chce przyjść do każdego z Was osobiście, wyjątkowo. Każdy z Was jest dla Niego kimś naprawdę niepowtarzalnym i szczególnym. Dlatego najlepszym prezentem, jakim możecie dać Jezusowi w dniu Jego urodzin, jest Wasze czyste serce, w którym to zabierzecie Go do swoich domów, do swoich rodzin, do swojego życia. Wszystkiego dobrego i mamy nadzieję, że już niedługo do zobaczenia. Trzymajcie się, szczęść Boże. Brak.
zacytuj ładnie. Żyli, że człowiek żyłby, że żyłby tak. Nie mógłby sobie poradzić. Na szczęście z rachunkiem. Franciszek Blachnicki bardzo dużo pracował. Tak. W swoim kapłaństwie. Tak. Zatrzymaj to. Tak, tak, tak. Dramaty, komedie i tym podobne. Być w naszym życiu, a nie ma tu w ogóle dla nas. Tym celem jest świętość. Żrąkuj, a kolejny klasyk z podróżnienia.